Jest godzina 16. Jesteśmy w szklarni i w szklarni pokazuje jakieś 1600 luksów. No jest listopad, także przeprowadzimy sobie różne pomiary, żeby się zorientować co i jak. A jesteśmy na zewnątrz i tych luksów jest około 4300-4400. Teraz jesteśmy przy mojej specjalistycznej szafce. Przy zwykłym panelu jest 2000 luksów. Jak zbliżymy, to rośnie do 4000, ale wiadomo, że trzeba wziąć pod uwagę 1500. No, przy najdalszej krawędzi, bo jak będą drzwi zamknięte, no to jest około 2800 luksów. I to było przy panelu LED, który pobierał około 54 W. Tu jesteśmy przy oświetleniu czerwonym. Biorę pod uwagę najdalsze możliwe położenie, gdzie miało w centralnym punkcie jest 4500. No to już przy krawędzi jest ich 500. Czyli tak trzeba brać pod rozwagę 1700, 1800 czy 800. No, czyli jak widzimy, spadek mocy oświetlenia jest praktycznie dwukrotny. A teraz sobie zmierzymy przy świetle białym. Czyli jak widać, luksów jest 7000. O 70-80% więcej niż przy świetle czerwonym. Moim zdaniem ma to wpływ na wzrost roślin, ale będziemy to testować również w przyszłości. Tu już spadek do 2000. I 600. Najdalszy. Ale 7000. No, moc tej lampy jest 30 W, czyli tak praktycznie dwukrotnie mniejsza niż tego panelu LED. Czyli w przełożeniu na koszt, to ten panel biały wychodzi moim zdaniem najlepiej. Oczywiście wchodzi jeszcze w kwestia zużycia energii, bo czerwony zużywa bodajże 26 W, a ten zużywa 30, nie? Ale to jest 20%, natomiast natężenie światła jest o 70% większe. Także moim zdaniem ma to znaczenie. No jest to oświetlenie dwukrotnie mocniejsze niż teraz na zewnątrz w dzień. Oczywiście dzisiaj jest trochę zachmurzone, także jeszcze zrobię pomiar, jak będzie słonecznie, może się jutro uda. Ale daje to jakieś pojęcie. Oczywiście nie mam tak specjalistycznego sprzętu, żeby przeprowadzić jakieś pomiary, jak która barwa najlepsza, w jakim zakresie, no bo podejrzewam, że taki sprzęt to by kosztował niemało. Także możemy sobie o tym pomarzyć. No ale chodzi o sam fakt, żeby dać jakieś takie orientacyjne pojęcie dla osób, które chcą się bawić w doświetlanie roślin, czy też mieć swój domowy warzywniak pod ręką. Myślę w każdym razie, że te pomiary światła pomogą niektórym osobom zdecydować się na to, jaką lampę, jakie oświetlenie LED wybrać. Jest listopadowa niedziela, mamy słoneczko i pomiar w ciągu dalszy. Troszkę chmurki i tak przed chwilą było 3000, teraz już jest 2200. Szklarni 22 stopnie. 8000 luksów, 8400. No chyba akurat słońce wyszło zza chmurki. Szklarni tymczasem 10 tysięcy. No nie jest w 100% czyste niebo, także musi być jakaś tolerancja na błąd, bo
Jak widzieliście przed chwilą, robiłem pomiar. Słoneczko było za chmurką i było mniej, i potem wszedłem do szklarni i było więcej. No ale tutaj teraz widać, że koło godziny 11, no to w szklarni jest około 10 tysięcy luksów. Mimo wszystko szklarnia jest lepsza od oświetlenia sztucznego w jakichś doświetlarkach. No z tym, że w szklarni jesteśmy uzależnieni od pory dnia wieczoru, a w doświetlarce jednak można wydłużyć ten okres doświetlania na kilkanaście godzin. Spróbuję jeszcze zrobić pomiary o innych godzinach w dniu dzisiejszym. No i to też daje odpowiedź na pytanie, dlaczego rośliny egzotyczne lepiej wystawiać na zewnątrz niż trzymać je w szklarni, bo z tego co widziałem na dotychczasowych filmach nikt nie udzielił odpowiedzi na to pytanie, no ale tu odpowiedź mamy właśnie w pomiarze natężenia oświetlenia, gdzie w szklarni jest 10 tysięcy, a na zewnątrz jest dwukrotnie większe. Czyli mimo wszystko płyty poliwęglanowe hamują dostęp światła do szklarni. No, trzeba taki pomiar przeprowadzić z taflą szklaną. No, tafla szklana na pewno ma większą przeźroczystość, jak również trzeba doliczyć jeszcze tutaj poprawkę na zaparowane szyby. Tak jak widać, para wodna jest gazem cieplarnianym, jak również zatrzymuje dostęp światła. A tutaj od jakiegoś ponad miesiąca dwie roślinki stoją u mnie w pokoju. No, aloes vera. Przedtem tego aloesa miałem w szklarni, ale po prostu w związku z tym, że wilgotność była za duża, to on się zrobił taki brzydki. Ta zieleń zmieniła się taki w odcień brązowawy, tak jakby go coś zaczęło gryźć. No i wyglądał bardzo, bardzo moim zdaniem nieładnie. A tutaj jak widzicie, to znaczy ja tego aloesa vera zakupiłem z odnóżką, także niedługo będzie rozsadzanie. Tylko pani w sklepie doradziła, żeby poczekać, aż będzie dwukrotnie większa niż w dniu zakupu. No teraz mniej więcej tak się kwalifikuje pod tą właśnie wysokość. No i wkrótce będzie przesadzanie właśnie odnóżek, które są już na tyle duże, że sobie poradzę. Oczywiście najpierw sprawdzę, czy jest korzeń. Pokój ten jest troszkę zaciemniony z tego względu, że poprzedni właściciel zainstalował okno z żaluzjami w oprawach, przy takich belkach drewnianych, i po przeopadach deszczu te belki się po prostu rozszerzają i ja nie wiem, z dwie czy trzy rączki już ukręciłem, próbując otwierać i zamykać te żaluzje. W każdym razie póki co to zostawiłem to tak jak jest, a w przyszłości może pewnego dnia albo się zmieni okno, albo zainstaluję jakieś żaluzje elektryczne. No jeszcze nie wiem, no może w przyszłym sezonie będę próbował naprawić te żaluzje, może zdemontować je troszkę, przyciąć i zobaczyć, czy to poprawi sytuację. Ale w każdym razie te rośliny stoją tutaj ponad miesiąc. Do oświetlenia tutaj zamontowałem taki prowizorycznie lampkę z włącznikiem czasowym, który nam włącza i wyłącza. Rano ją włącza, wieczorem ją wyłącza, ale w każdym razie to nie jest główny temat tej części filmu, natomiast chcę wam znowu zrobić tutaj pomiar światła. Gdzieś tu na dole jest 200 luksów, natomiast im bliżej lampy, 10 cm od lampy jest nawet 3,5 tysiąca luksów, także tutaj jest 400 luksów. Jak się spodobało lub pomogłem, zostaw łapkę, suba. Pozdrawiam.